A, dobra, siemanko, WinRise, z tej strony ze mną jest Michał Cichy. Siema. Panie Michale, co się stało, że pan Michał walczy z Jowkiem? Jowko? Przecież to proporcjonalnie nawet masakra jakaś, nie rozumiem. Znaczy, słuchaj, Marek Jówko powiedział federacji, że trenował 7 lat w Krav Maga. Ja nie wiem, wiesz, no może trenował w tym samym gymie, co Jacek Murański. Znaczy, wiesz, Jacek myślę, że ma o wiele większe umiejętności niż Jówko, ale... powiedział, że trenuje 7 lat. Poza tym on mnie wyzwał do walki, bo wypadł mu przybysz i postanowił jeszcze mnie wyzwać. Więc no po prostu no, sam nie wie, w co się wrąbał. No, no widzieliśmy twoje walki w oktagonie. Przede wszystkim na pewno jedną, w której bardzo sobie świetnie radziłeś i nie tylko kondycyjnie, ale też technicznie. Czy ty masz jakiś plan na tą walkę, żeby... Jakby chcesz to pokazać się? Chcesz bawić się, czy chcesz to szybko skończyć, czy może nie wiem, co zaplanowałeś? Czy wydaje mi się, że jeszcze nawet nie miałem żadnego planu, ale jeśli miałbym wybierać, bo wiesz, i tak poddaję się trenerowi w pełni, więc jak trener powie tak, to będzie tak, ale ja bym się chciał chwilę pobawić. Wydaje mi się, że wiesz, w tej drugiej walce, no w obu walkach miałem problem z głową, więc nie chcę, żeby w trzeciej walce znowu było, że tylko jem nią, tylko wiesz, chciałbym w końcu na luzie wyjść, z czystym myśleniem, żebym słuchał, co mówi trener, żebym w ogóle wiedział, co ja robię, bo z reporterem no to nie myślałem w ogóle nic. Pustka w głowie, tak jakbyś napił się za dużo, urwał ci się film, to ja tak pamiętam walkę, wiesz. Wchodzisz do walki, urywa się, budzisz się po walce. I chciałbym teraz, żeby to wyglądało inaczej, a czy tak będzie, to się przekonam. Rozumiem. Czy to jest... Czemu dziennikarki twojej nie ma, tylko aż sam szef do mnie wyszedł. Z tego powodu, że... nobilitację chyba muszę... Aleksandra się bardzo szybko rozwija i no teraz ją wszędzie... Z twórcami już nie rozmawia. Może nie tyle co z małymi, ale działa szeroko i jakby podzieliliśmy obowiązki. Chciałbym do ciebie zadać ci pytanie, jeśli chodzi o zawodnika. Czy ty miałeś kogoś wcześniej, czy to jest jakby twój pierwszy zawodnik, który zostałeś ci wybrany? Nie, wiesz co, najpierw był pomysł, żebym walczył z Łukaszem Ekiertem z Antefaktów. On na początku się zastanawiał, w końcu zrobił flagę Japonii, zrezygnował. Co to znaczy flagę Japonii, czyli co? Nie, obsrał się w ogóle. Ale nie zgodził się na warunki jakieś, czy nie zgodził się? Powiedział, że ze mną nie chce, bo jestem za mocny. No, po prostu Aha. się przestraszył. Marek Jówko miał walczyć z Przybyszem Arturem, ale Przybysz jest chory i nie może walczyć, więc zadzwonili do mnie, spytali się, czy ja chcę z Jówko. Zapytałem tylko, czy płacą tak za normalnego rywala. Powiedzieli, że tak. Wiesz, no, ja mam trójkę dzieci, jest na kogo zarabiać. W jakiej formule walczycie? Szczerze? Nie wiem, no chyba MMA, ale nawet się nie pytałem. No bo on trenował, tak? Krav Magę, czy co ty mówisz? No tak, no ale w Krav Madze nie zawalczyłem. No, ale to może, wiesz, bardziej do stójki to się zbliża, czy nie? No tak, ale wiesz, jak prawdziwy krawer, taki, wiesz, z prawdziwego zdarzenia, nie z wymyślonego, no to umie wszystkie płaszczyzny. On tak, wiesz, oni też trenują MMA w ogóle, prawdziwi krawerzy. Ale nie wiem, no mi to wszystko jedno, może być w stójce, może być w zapasach. Czyli twoim zdaniem to nie jest prawda, że on trenował, jak myślisz? Nie, no myślę, wiesz, no jak tak powiedzieli, no to rzeczywiście pomyślałem, a może trenował, wiesz, no nie można oceniać po wyglądzie, że ktoś jest jakimś leszczem, no ale zobaczyłem jego sparingi, no to, no nie wiem, no jeśli się tak da udawać, to szapoba, ale no chyba nie. No też widziałem. Powiedz mi, jak ci się podobał jego element podczas konferencji, taki show must go home, czyli wyjął ten plakat przerobiony, wyborczy. Słuchaj. On jest osobą, którą prawie mało kto zna. Wiesz, no można powiedzieć, że on się wybija na mnie, to dość zabawne, no ale tak jest. Więc no on musi coś zrobić, żeby zaistnieć. To jakby siedział jak tam to i nic nie mówił, no to kto by się nim zainteresował? Więc on musi wykorzystać swoje 5 minut i ja to w pełni rozumiem. Plakat nim nawet rozbawił, umówmy się. Wiadomo, że łatwym jestem celem po wyborach teraz, więc no nawet był zabawny, ale no stary, no jak nawet bym się chciał na niego zdenerwować, no spojrzałem na niego, jak ogolił sobie tą głowę, no i nie mogłem wytrzymać ze śmiechu, no. I on jeszcze stroił do mnie groźne miny. Okej, okay, a sądzisz, że wykorzystał swoje 5 minut na tej konferencji, czy nie? Myślę, że nawet tak, choć wiesz, bardzo mało pytań nam zadawali, więc on musiał sam się jakoś odpalić i sobie radził nawet. On w kulisach, podczas już drugiego panelu,
oglądając jak chyba Bagieta przeskoczył przez stół, próbując Natana, chciał przeskoczyć, próbując uderzyć Natana i Natan do niego dobiegł, też przeskakując przez stół, skomentował to, że ja nie wiedziałem, że tak można, teraz będę wiedział, bo bałem się, żeby źle się nie pokazać. Czy myślisz, że on na drugiej konferencji będzie zamierzał cię jakby gdzieś naruszyć twoją przestrzeń? Jak naruszy moją przestrzeń, to dostanie, wiesz, no też nie wiem, co ja mogę mu zrobić, żeby walka nie wypadła, no. Mam lekko kopać czy coś, no jeśli będzie coś próbował, no to go szybko skarcę. Rozumiem, czyli kompletnie się go nie obawiasz? Nie, wiesz, nie mam się czego obawiać, no słuchaj, walczyłem o poprzednio z reporterem, który może jest starym chłopem, ale też na dobrych specyfikach, cięższy ode mnie 10 kilo. Teraz walczę też z jakimś starym chłopem, on na specyfikach chyba nie jest żadnych, poza tym waży ze 20 kilo mniej ode mnie. Nie mam się czego obawiać, dlatego że, wiesz, no co najwyżej to mógłby mnie wypunktować w jakiś sposób. No, ani mnie nie znokautuje, ani... No, nie ma się czego obawiać. No, obawiać to się mogę, tylko tego wyżej obawiałem, jak on zaczął tymi Włochami się golić, to że mi marynarkę upierdzieli. No, i tylko tego się bałem. Rozumiem. Ostatnie pytanie jeszcze. Z kim Michał Cichy chciałby zawalczyć? To jest, wiesz, wiadomo, chciałbym rewanż z reporterem. Reporter powiedział, że kończy karierę. Ale mam nadzieję, że zrobi mi tą przyjemność i na jeszcze jedną walkę wróci i będę mu w końcu mógł pokazać Cichego w pełnej formie. Super, dziękuję bardzo.